STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Andrzej, dzisiaj można powiedzieć pierwszy raz chyba w lidze, wyjściem w składzie, bo do tej pory był chyba tylko mecz pucharowy z Krakowią. No i bardzo udany powrót. Zadanie nie było łatwe, no bo wiadomo, w Lechii te boki dosyć mocne, no ale poradziłeś sobie bardzo dobrze. No to tak, no. Już w tygodniu już coś widziałem, że może grać w pierwszym składzie i przygotowałem się na to i cały czas jak nie grałem, tak na treningu zawsze na 100% i czekałem na swoje szanse. I no tak, no, pierwszy raz w pierwszym składzie i to dla mnie było w pierwszej połowie bardzo trudne. No. Nie czułem się na boisku tak jak zawsze i potem myślę, że jak było już każdą minutę już to było lepsze i co, no, zero w stylu, to dla obrońców najważniejsze. Strzeliśmy 3 bramki, tak jesteśmy zadowoleni z tego meczu. No właśnie, ta wygrana 3-0, można powiedzieć, taka sama jak na inaugurację sezonu w Gdyni, tak? Dopiero drugi raz w tym sezonie, może znam już 19 kolejek, no tak wyraźnie wygrywacie z rywalem. No to tak, zawsze jestem zadowolony, jak zrobimy 3 bramki, bo to wiemy, że to nie jest to w każdym meczu, tak? No tak jesteśmy szczęśliwi, że jest tak, jak jest. No właśnie, Lechia Gdańsk, rywal, który wam w tym roku mocno zaraz do skórę, bo najpierw przegrany finał Pucharu Polski, potem ta przegrana w Gdańsku, która de facto zabrała wam europejskie puchary. Dzisiaj chyba i ta cała sportowa złość, taką w was widziałem, i tą za ostatnie niepowodzenie i takie miałem wrażenie za to ostatnie właśnie mecze z Lechią. No tak, no to bolało, jak przegraliśmy ten puchar w Warszawie z Lechią i chciałem się tak zrewanżować. No ja myślę, że dzisiaj zagraliśmy bardzo, bardzo dobry mecz, byliśmy bardzo agresywni i myślę, że to zdecydowało, że wygraliśmy. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.